Kolorowe ptaki, obywatele świata, kochający podróże, motocykle i przede wszystkim siebie nawzajem. Za chwilę opowiedzą nam o swojej niezwykłej pasji. Na motocyklu usiadłam po raz pierwszy, jak miałam 5 lat i zostałam przewieziona przez mojego stryjecznego brata jako 5-latka, junakiem. Kiedyś jeden z moich przyjaciół, niestety już nieżyjący, powiedział: stary, jeśli będziesz wsiadał na motocykl i będziesz się go bał, to bardzo prawdopodobne, że wszystko będzie ok, że przyjedziesz z powrotem do domu i z niego zsiądziesz bezpiecznie. Jeśli przestaniesz się bać motocykla, natychmiast się go pozbądź. Zabrzmi to może dziwnie, ale moją największą pasją jest mój mąż. Od chwili, kiedy żeśmy się poznali i w moment zdecydowaliśmy, że chcemy spędzić życie razem. W życiu moją największą pasją jest moja żona. Oprócz tego drugą pasją są podróże. Nieważne czym, kiedy, jak, ważne z kim. Na co dzień się kochamy. Na co dzień jesteśmy w siebie wpatrzeni. Na co dzień usiłujemy pracować, żeby zarobić pieniądze, żeby realizować te nasze podróże. Najbardziej uwielbiam autobusy PKS, bo mi się kojarzą z pierwszymi podróżami jeszcze z dzieciństwa i potem z wczesnych lat młodości. Samolotów nie cierpię, bo się ich boję. Natomiast od grubo ponad 3 dekad podróżujemy na motocyklu. Zwiedziliśmy Europę, prawie wszystkie kraje, tak myślę. Trochę Azji, trochę Afryki. Nie byliśmy jeszcze na kontynencie amerykańskim. Nasza najdalsza podróż to 18 720 km. Podróż przez Grecję do Afryki, bo Grecja musi być zawsze. To taka miłość naszego życia, druga nasza ojczyzna. I to jest piękny kraj, piękni ludzie, piękne przeżycia. Taką historyjką drobną, ale zabawną, to na przykład, jak właściciel tawerny w dniu, w którym wyjeżdżamy z maleńkiej wyspy, mówi do nas: chcę wam dać jakąś pamiątkę, ale jesteście na tym motocyklu, co wam dać, nie wiem. I nagle staje, patrzy po swoich ścianach, wyrywa koło sterowe ze ściany, daje mężowi i mówi, żebyś zawsze miał czym kierować i żeby zawsze cię doprowadziło do celu. Żona moja jest winna najczęściej wszystkiemu, bo jest niczym czarownica. Przestań myć ten motocykl, bo będzie padał deszcz. I tak w to nie wierzę, więc myję i pada deszcz. W pamięci tłucze się zdarzenie: nie jedź tą drogą. Ale to była świetna droga. Wylądowaliśmy w piasku do tego stopnia, że zakopałem motocykl po osie. Parę godzin trwało, żeby skompletować ekipę kilku osób. Udało się wyjechać, udało się powrócić. Wszystko skończyło się szczęśliwie. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że ona zawsze ma rację. Trafiliśmy do małego miasta Wazan w Maroku. No i oczywiście przejechaliśmy nieświadomi swoich grzechów i błędów przez Medynę, po której się nie jeździ w dodatku motocyklem z wielkim hałasem. Na końcu był plac, schody, no i nie dało się stamtąd wyjechać. Trochę przerażeni w gronie już tubylców, nagle słyszymy jedno piękne słowo: Ulanda! I jakże wielkie serce człowieka, który powiedział od razu: znam Polaków, wtedy 2 słowa po angielsku, bo kiedyś z nimi pracowałem, już wam budujemy zjazd.
nieprawdopodobne, rozłożyli deski i wszyscy razem próbowali ten nasz motocykl razem z mężem sprowadzić w dół po to, żebyśmy mogli szczęśliwie wyjechać. Czy podczas podróży odczuwamy ból jakiejkolwiek części ciała? Chciałoby się powiedzieć, że tak, ale fan i radocha z jazdy jest większa niż ten ból, na przykład części, którą Grecy nazywają kolos. Myślę, że każdy z nas ma jakiś pomysł na życie, albo chociaż na jego jeden dzień. A jeśli w tym dniu okaże się, że to jest ten fajny pomysł, to trzeba robić to kolejnego i kolejnego i kolejnego. I nie odkładać tego na jutro. Tak jak czasem wspominam, nie chcemy żyć na wyspie kiedyś, chcemy żyć na wyspie tu, teraz, w tej chwili. Bo jutro nie wiadomo, czy będzie. Ale zakładam, że tak. I będzie coraz lepsze. Uważam, że nie ma chyba ludzi, którzy nie mają marzeń. Przecież marzenia to jest coś, co nas trzyma przy życiu. Albo się uda zrealizować, albo się nie uda zrealizować tych naszych marzeń. Natomiast nie mieć marzeń to nie żyć.